Firma PDM Suwałki rozpoczęła w piątek, 29 maja, budowę ulicy Księdza Stanisława Szczęsnowicza. To nowa ulica łącząca Szpitalną z Reja i Reja z Pułaskiego. Umowy opiewają na kwotę ponad 2,5 miliona złotych. Gdzieś pod koniec roku, w okolicach listopada, powinniśmy mieć już jakby tą ulicę gotową. Po zakończeniu prac właśnie będzie to ponad 400 metrów nowej ulicy z 57 nowymi miejscami parkingowymi. Warto wspomnieć również o tym, że ta ulica jakby przebiega w sąsiedztwie nowo budowanych bloków przez ZBM TBS w tej formule od najemcy do właściciela. Wkrótce będziemy przekazywać klucze mieszkańcom. Podpisana została też umowa na budowę ulicy Francuskiej i Włoskiej na tak zwanym osiedlu Bieryły. W sąsiedztwie ulicy Zastawie, za ogródkami działkowymi. Ulice będą gotowe do 30 listopada tego roku. Tutaj za ponad 7 milionów złotych również suwalska firma Rembut wybuduje te dwie ulice plus kanalizację deszczową odprowadzającą właśnie wody deszczowe z tego terenu wraz ze zbiornikiem rozsączającym te wody na miejscu. Także to bardzo duża i ważna, wyczekiwana przez mieszkańców tego osiedla inwestycja. Od wielu lat zresztą wnioskowali o budowę tej ulicy. Kolejna inwestycja to budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego, na budowę których niedawno rozstrzygnięto przetarg. Za ponad 1 000 000 złotych ulicę wykona firma z Olecka. Ma na to czas do 30 października tego roku. Inwestycje są dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. W ubiegłym tygodniu poinformowaliśmy Państwa, że zgodnie z umową zawartą 2 kwietnia 2019 roku firma Prasco Construction spółka z o.o. miała wybudować ulicę Stulecia Niepodległości, drogę, która połączy ulicę Utratą i Sejneńską do 15 maja 2020 roku. Prace objęte umową nie zostały wykonane. Już praktycznie od początku roku na tej inwestycji były liczne problemy, które jakby spowodowały ostatecznie, że wykonawca nie zakończył inwestycji w terminie. W związku z tym miasto zmuszone było do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. I teraz na placu budowy trwają prace inwentaryzacyjne. Prace pozostałe do wykonania to ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na całym odcinku objętym inwestycją, oznakowanie poziome i pionowe, prace przy niedokończonych obrzeżach, chodnikach i ścieżkach rowerowych oraz zatokach autobusowych. Zakres prac jest bardzo niewielki, natomiast wartościowo to jest ponad 2 miliony złotych, czyli bo to jakby głównie koszt wykonania warstwy ścieralnej asfaltu jest tutaj decydujący. Już w czerwcu miasto ogłosi przetarg na niedokończone prace. W celu przyspieszenia zakończenia inwestycji część prac wykona Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Inwestycja powinna zostać zakończona do września tego roku. Miasto Suwałki pozyskało z Państwowego Funduszu Ochrony Osób Niepełnosprawnych kwotę blisko 300 tysięcy złotych na budowę windy, podjazdu oraz innych prac dostosowujących budynek szkoły podstawowej nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niestety tych osób z niepełnosprawnościami ruchowymi coraz więcej jakby trafia i uczy się w szkołach i musimy im zapewnić godne warunki samodzielnego przemieszczania się właśnie po obiektach szkolnych. Stąd też w najbliższych latach na miasto będzie naprawdę musiało spore środki zainwestować właśnie tutaj na dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całe zadanie zostało oszacowane na kwotę blisko 650 tysięcy złotych. Z PFRON miasto Suwałki otrzymało prawie połowę tej kwoty. Jeszcze w czerwcu rozpoczną się zaplanowane prace. Całość powinna być gotowa w listopadzie tego roku. Miasto jest również na etapie opracowywania dokumentacji technicznej potrzebnej do budowy windy w zespole szkół nr 6 na ulicy Sikorskiego.